Cześć. To zdecydowanie może Was zaciekawić. A mianowicie okulary, które sprawdzą się dla większych minusów. Pamiętajcie, wszystko będzie zależało i tak od Waszych indywidualnych wymiarów, dlatego to potraktujcie jako wskazówkę, a nie ja chcę te, bo Pani powiedziała, że te będą dobre. Super rozwiązaniem jest połączenie tworzywa z metalem, czyli mamy coś się dzieje, jeżeli chodzi o sam front oprawy, ale mamy odciążenie jej wizualne na mostku i często również na założnikach. Ten wariant, który ma na sobie, jest taką nutą casualu połączonego z designem i to jest super. Super rozwiązaniem jest zastosowanie tworzywa transparentnego, bo nawet jeżeli szkło będzie nam wystawało troszeczkę w kierunku naszej twarzy, to bardzo ładnie spasuje nam się z oprawką i nie będzie się rzucało tak bardzo w oczy. I wtedy możemy sobie pozwolić na bardziej szaloną górę ze spokojniejszym dołem. Najważniejsze, co musimy wiedzieć. Im bliżej środka optycznego soczewki, im bliżej środka soczewki znajduje się nasza źrenica, tym to szkło wyjdzie ładniej. Minusy najgrubsze są na brzegach soczewki, więc jeżeli oko mamy tu, a tutaj długo nic, to w tym miejscu najgrubiej wyjdzie nam szkło. Czy to oznacza, że minusowcy są skazani tylko na oprawy z tworzywa? Nie. Niektóre modele mają pogrubiony bok, dlatego większość tego minusa jest wysoka szansa, że nam się schowa. I tego typu oprawy znajdziemy również w wersji bardziej kobiecej. Proszę bardzo, lekko pogrubiony bok. I tu szkło się chowa. Ale powtórzę raz jeszcze. Pamiętajcie, najważniejsze jest ułożenie Waszego oka w danej oprawie i sprawdzenie parametrów w salonie optycznym.